Wyregulujcie odbiorniki. Cześć, witam Was serdecznie, witamy Was właściwie. Kupiliśmy podkaszarkę firmy MEC i będziemy ją dzisiaj testować. Zobaczymy, jak się nam sprawdzi. Jest to podkaszarka, która jest ładowana na akumulator. Ten akumulator po rozładowaniu ładuje się jakieś 4 godziny, ale ile można na nim przepracować, to dopiero sprawdzimy. Włączymy stoper i zobaczymy, ile uda nam się dzisiaj zrobić. Mamy do obkoszenia, jak widzicie, bardzo sporo, tak? Tutaj to wszystko, co tutaj jest, chcemy dzisiaj skosić, ale zaczniemy sobie od tego tutaj, od tej górki, bo to jest najważniejsze, żeby dzisiaj to zrobić. Podkaszarka ma możliwość regulacji. To jest fajne, bo Marta też będzie mogła sobie nią działać. Odkręcając tutaj, mamy możliwość zmniejszenia albo zwiększenia długości tego trzonka, dzięki czemu możemy nam być tutaj wygodnie sobie to dopasować do naszego wzrostu. Regulowana też jest rączka tutaj, to też jest bardzo fajne. O, ustawić sobie na przykład tak, jeśli nam jest wygodnie. Mamy możliwość ustawienia jej pod kątem. Po co to jest? Cholera wie. Nie, no chyba po to, żeby jakoś tak przekosić coś, nie wiem. Nie wiem, czy to sobie poradzi z żywą potem, bo tu jest bardzo cieniutka żyłka. Żyłka jest krótka, bo ten zasięg jej nie ma, nie jest zbyt długi. Jak widzimy, tutaj nam się to ucina na tej blaszce i tu jest jakieś, ja myślę, że to jest jakieś 20 cm koszenia, jeśli chodzi o zasięg. Tu mam jeszcze ogranicznik, żeby nie dojeżdżać za blisko, jakby, o, na przykład tutaj to mogę pokazać, ładnie to przejechać, to możemy tutaj, tym ogranicznikiem nas tutaj trzyma wtedy, tak? Możemy coś takiego zrobić. Drugą blokadą, którą tu możemy zrobić, jest jeszcze to, tak? I w tym momencie też możemy sobie tutaj w taki sposób ograniczać. Podkaszarka jest cicha, ma 96 dB tutaj. Jak piszę. Podkaszarka kosztuje na promocji 199 zł. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Dobra, to co? To możemy zaczynać. Ja się zabieram za robotę. Co robiłaś? Podkaszarka jako urządzenie jest bardzo dobre. Na pewno fajnie by podkaszała jakieś takie zostawione elementy, tak? Ale natomiast jeśli my tutaj mamy zapuszczoną tą górkę tak bardzo, to w tym momencie ona sobie tutaj ledwo radzi na takiej wysokiej trawie. Do niższej trawy na pewno by sobie poradziła, ale tutaj jest ciężko. Zobaczymy, ile mi zajmie i czy w ogóle starczy mi baterii, żeby zrobić całą tą tutaj kiepkę. Bo wydaje mi się, że będzie ciężko. Powiem Wam tak. Kosiłem dokładnie jakieś 20 minut. Kosiłem co prawda wysoką trawę, ale tylko 20 minut. I jak zobaczymy, po 20 minutach koszenia akumulator jest rozładowany i co chwilę przerywa już. Została ostatnia kreska akumulatora po 20 minutach koszenia, tak więc wydaje mi się, że jest to nawet mało, żeby, nie wiem, obkosić dom naokoło albo obkosić sobie jakiś podjazd. Jest to bardzo, bardzo mało. 20 minut koszenia za 4 godziny ładowania to chyba nie tak powinno działać. Okosiłem jakieś 2 metry kwadratowe. Jeśli chodzi o taką trawę, taką bardzo wysoką trawę, to kosiłem około 2 metrów kwadratowych, bo to po prostu pomału idzie takim zasięgiem żyłki. I jak teraz ją włączę, to ona jeszcze pójdzie, ale za chwilkę ona po prostu przestanie działać. No. I tak robi teraz już cały czas, czyli przerywa po prostu, bo już jest rozładowany akumulator. Wydaje mi się, że 20 minut za 200 zł to jest stanowczo za mało. Gdybyśmy mieli tutaj, wiesz, załóżmy wyłożone kosteczką albo czymś naokoło i chcielibyśmy ładnie obkosić naokoło, to nie starczyłoby nam 20 minut na to, żeby to zrobić. Kupiliśmy tą podkaszarkę, żeby kosić sobie po prostu skarpę, bo tam nie jesteśmy w stanie dojechać tą kosiarką, tak? I chcieliśmy ją po prostu wykorzystać na skarpie, ale jak widać, ten kawałek, który tam jest zaraz przy płocie,
to właśnie ten kawałek jest obkoszony, który jest około 2 metrów. I teraz będę musiał czekać 4 godziny na naładowanie się akumulatora. Podczas pracy wygodnie się trzyma tą podkaszarkę. Ja nie mam nic do zarzucenia, bo ta konfiguracja tej uchwytu plus jeszcze trzonka jest świetna. I nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, bo po prostu się rozładowała bardzo szybko i nawet jej dobrze nie przetestowałem. Szukamy teraz informacji, ile ona powinna kosić. Używaj okularów ochrony. Może dlatego. Nie miałem okularów. Być może czas skraca się o pół godziny bez okularów. Teraz tym ciepnę. Ale nie ma tutaj nic odnośnie długości. Chyba na pudełku może będzie, ile czasu kosi na tej akumulatorze. Powinna być taka informacja. Ty no, no nie... Jaki to był smutny film. Ale... Dlaczego? Jeszcze nagramy takie kadry, jak ja się przechadzam przez te gąszcze tam. Taki smutny. I taki kadr jak z tego, z Gladiatora, jak szedł przez to pole w tym. Dobrze. Taką ręką po tej trawie przejadę. Akulator nagrzewa się przed ładowaniem, odczekaj około 30 minut, aż akurat ostygnie. 30 minut się czeka. 4,5 godziny. 4,5 godziny czekasz na to, aż będziesz mógł znowu użyć tego. Czemu to pisze dopiero w instrukcji? Czemu tego nikt nie napisał w komentarzu? 150 komentarzy pod sprzętem i nikt nie napisał, że się czeka 4,5 godziny. Ja znajdę czas, ile to ma działać. No nie, no w instrukcji ja nie znalazłem informacji o tym, jak długo powinna działać podkaszarka. I tak, co my tu mamy? Głowica żyłkowa, aluminiowy członek, podajnik. Aluminiowy, no. Aluminiowy członek. Tak mówiliśmy, spróbowaliśmy ze stoperem. Okazało się, że po 4 godzinach ładowania tej oto pięknej, zacnej, niesamowitej baterii, czy się wyciąga? O, ona już jest teraz rozładowana, tak już znowu jest padnięta. 4 godziny ładowania, sprawdziliśmy na stoperze 12 minut koszenia. Podejść mieliśmy 3. Znaczy jako tako wygodna jest, mi się nią wygodnie robiło. To jeśli ktoś ma malutki ogródek, taki nie wiem, przy bloku, czasami są takie ogródki przy bloku, że... takie jakby do mieszkania, tak? Takie małe, nie wiem, 5 metrów na 5 metrów, czy tam 3 na 3, to taki sprzęt się sprawdzi jak najbardziej, jest odpowiedni. Natomiast jeśli macie ogród i taki większy i chcielibyście chociażby naokoło domu obkosić, tak, przy domu, trawę, która tam zostaje, to nie ma takiej możliwości. A więc tak, najpierw zrobiliśmy tutaj, tutaj testowaliśmy, jak to wygląda, czyli to jest to, co tutaj udało nam się obkosić ten kawałek. Później kosiliśmy... Później kosiliśmy tam jeszcze kawałek, tutaj. Też jest taki wykaszony kawałek. Naprawdę nie są to duże kawałki. I najwięcej, co udało mi się skosić na jednym naładowaniu, to jest właśnie tutaj. To jest ta część tutaj, ten kwadrat, który tutaj jest skoszony, to jest największa część koszenia. Bo ona też jest dosyć słaba. Nie ścina tak szybko tej trawy, jednak troszeczkę trzeba odczekać. Troszeczkę trzeba odczekać, zanim ona zetnie tą trawę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie jakieś fajne podkaszarki, napiszcie w komentarzu. Chętnie możemy sprawdzić, jak się inne spiszą na naszej bujnej, bujnej trawie. No, także żegnam. Życzę przyjemnego dzionka i pa! Ręce mi śmierdzą, jakbym chyba w kupę wjechał.